Cześć! Dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Gratologia, czyli sprzęt szeryfa. Dziś będzie o moim EDC, czyli o sprzęcie, które noszę codziennie poza służbą. Zapraszam! Zaczynamy od rzeczy najważniejszej, czyli od telefonu. Bez niego życie byłoby utrudnione. Ja mam iPhone'a X. Kiedyś miałem taką zajawkę, że jak się pokazywały nowe telefony, to je musiałem kupić, bo pędziłem za nowinkami. Od paru lat mi przeszło i telefon używam do momentu, kiedy się zepsuje, albo coś w nim padnie, albo jest zbyt wolny, żeby dalej działał. Więc ten iPhone X mam od około roku. Podziała pewnie jeszcze parę lat, więc najbliższe 5-6 lat będę z iPhone'em X. Działa, zwykły telefon, nic nadzwyczajnego. Także pierwsza rzecz z mojego EDC. Kolejną rzeczą, oczywiście zegarek, o zegarkach był inny film, widzieliście, ja na co dzień noszę Luminoxa, tego UVP, tak się nazywa, pomarańczowy Luminox, jeden z najzwyklejszych Luminoxów. Oczywiście okulary, jak jest słońce, no to wiadomo, przeciwsłoneczne, jeżeli nie, no to muszę nosić zwykłe okulary, bo jestem ślepakiem. Słoneczne nasze okleje Fuel Cell, natomiast te to są bodajże Ray-Bany jakieś albo coś w tym stylu. Nie, Skechersy. Kiedyś miałem Ray-Bany, teraz mam Skechersy. Wada wzroku niestety wymaga okularów. Kiedyś nie nosiłem czapek, ale ponieważ noszę okulary i czasami zdarza się tak, że nie mam pod ręką tych słonecznych, albo są po prostu mniej wygodne do założenia, bo często wchodzę albo wychodzę z jakichś pomieszczeń, więc zacząłem nosić czapki. To jedna z moich czapek, oczywiście Helicon Tex, jeden z tych nowych wzorów trackerek. Mam ją od 3-4 miesięcy. Działa, zwykła czapka, nic znaczącego. Dalej pas. Pas to Cobra Tactical Belt. Stosunkowo sztywny, ale nie jest to pas, który jest typowo pasem do broni, czy jakimś taktycznym pasem, jakimś specjalnym. Zwykły pas nylonowy z zapięciem typu Cobra, sprawdza się, wygodny, łatwość regulacji, polecam jako pas codzienny do gaci. Na pasie oczywiście giwera, bo jak wiecie, zawsze chodzę ze sobą, mam sobie giwerę. W moim przypadku jest to Springfield XDS-45 w kaburze Alien Gear Holster, to jest już druga kabura z serii Alien Gear, którą używam. Miałem ich pierwszą kaburę przez 5-6 lat, super się sprawdziła, ale się zużyła, więc kupiłem nowszy model, to jest tak zwany Shapeshift. Super kabura, mega wygodna, oddychająca, bardzo wygodna, jeżeli chodzi o to, gdzie dotyka ciało, po prostu super. Dlatego można ją przerabiać na kilka innych wariantów, przychodzą różne, w pudełku z nią przychodzą różne konfiguracje, więc naprawdę fajny sprzęt, polecam. Sam XDS, krótka lufa, pistolet ma niecały cal szerokości, więc jest bardzo, bardzo wąski, bardzo łatwo go ukryć. Oczywiście do pistoletu noszę zapasowy magazynek. W pistolecie jest 5 kulek. Ja noszę dodatkowo magazynek na 7 dodatkowych naboi. Używam naboi Spear Gold Dot, Hollow Point. Dokładnie takie same, jak używamy na służbie. Bo jest to dobra, niezawodna amunicja i sprawdza mi się w tym pistolecie, który, tak nawiasem mówiąc, jest bardzo, nazwijmy to, kapryśny, jeżeli chodzi o amunicję. Akurat Spear Goldota lubi, więc używam tej amunicji. Używam kiedyś Hornady i używałem kilka innych rodzajów, więc ale teraz jest Spear Goldot. Oczywiście coś do smarowania ust, mieszkam wysoko w górach, jest tutaj sucho przez większość roku, więc mam zawsze przy sobie albo jakiegoś blisteksa, albo coś innego do smarowania ust. Blisteks jest moim ulubionym, także często jest właśnie blisteks. Oczywiście klucze typowe, czyli klucz do samochodu, klucz do domu, klucz do skrzynki pocztowej, latarka, jakiś najprostszy Olight 3E EOS, nic nadzwyczajnego, po prostu latareczka. Oprócz tego mam taki oto pistolecik od Melona, od Melon Tools, to jest firma z Polski, gość z Polski. Mam kluczyk do kajdanek, oczywiście. I mam jeszcze wycinarkę
do cygar, bo palę cygara, więc mam takiego pancia, który można zrobić dziurkę w cygarku, zanim się je zapali. Więc taki oto sprzęt na kółku sobie wisi, siedzi w kieszeni. Są moje klucze, portfel, najzwyklejszy portfel oczywiście z gwiazdą. W portfelu mam karty płatnicze, mam jakąś tam gotówkę czasami, jak potrzebuję. Mam swoje prawo jazdy, kartę ubezpieczeniową, mam moje ID z pracy i CCW, czyli pozwolenie na noszenie krótkiej broni. I oczywiście, jak mówiłem, jest gwiazda, która też pozwala mi na noszenie broni w całych Stanach, noszenie broni ukrytej, więc noszę to w portfelu głównie właśnie pod tym względem, że jakby to się przyczepił, to mam gwiazdę, mam prawo nosić broń przy sobie, wszędzie. I jeszcze oprócz tego mam w kieszeni, zawsze mam sobie multitoola. Kiedyś nosiłem nóż, ale od kilku lat noszę Ladermana Skeletoola. Bardzo prosty tool, ma tylko nóż, kombinerki i śrubokręt z dwoma wkładami, z krzyżakowym i z płaskim. I zwykły, tak jak mówiłem, zwykły nóż. Nie jest to jakieś tam super wytrzymałe narzędzie, ponieważ już zdarzyło mi się, że złamałem i ostrze noża, i złamałem te kombinerki, ponieważ używałem go trochę za mocno, nie w celu, w którym jest przeznaczony i wymyślony, więc no zużył się i złamał, ale Leatherman ma zajebistą gwarancję. Wysłałem go, przysłali mi naprawionego w ogóle bez dwóch zdań, bez żadnych pytań, po prostu przysłali mi naprawionego tula, więc super, polecam. Aha, jeszcze tutaj jest bardzo ważna rzecz dla mnie, czyli odkrasz do piwa. Piwo jest ważne. To tyle. Nie noszę przy sobie sprzętu medycznego, nie noszę przy sobie jakiejś tam stazy, ponieważ moje życie tutaj w Stanach toczy się tak, że prawie zawsze jestem w bliskiej odległości mojego samochodu. Gdy gdzieś idziemy z rodziną, gdzie idziemy gdzieś na wakacje, czy idziemy do jakiegoś innego miasta, wtedy mam ze sobą plecak i w tym plecaku mam jakiś tam podstawowy sprzęt medyczny i stazę, ale na co dzień staram się moje ELC minimalizować, bo nie lubię nosić zbyt wielu gratów, więc ani nie noszę jakichś tam plastrów, ani nie noszę jakichś innych rzeczy, ani nie noszę stazy, bo uważam, że no to zrzucenie zdrowo po prostu. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że wam się moje EDC podobało. Jak zwykle, jak macie pytania, to walcie śmiało, chętnie odpowiem. Niedługo będą inne filmy z serii Gratologia, czyli sprzęt szeryfa. Także bądźcie cierpliwi, jest ich coraz więcej. Pojawiają się nowe filmy, bo mam trochę więcej czasu, więc będą nowości. I tyle. Jak się podobało, to łapka w górę. Jak się podobało, łapka w dół. Czekam na komentarze. Trzymajcie się. Cześć.